Przede wszystkim, zanim zaczniemy tą wyprawę, chciałem bardzo podziękować dyrektorowi Mirosławowi Kapanikowi za możliwość pracy przy tym projekcie. Bardzo dziękuję też całej ekipie Rozdroży, która przy tym pracowała ofiarnie dzielnie. Niektórzy są tutaj wśród nas. Rozdroża, wielkie dzięki dla Matulka. I tak, mamy do przejścia dosyć długą i ambitną trasę. W związku z tym powiem tylko dwa słowa o ogólnym koncepcie tegorocznej edycji. Ona zasadza się na pomyśle, aby prace, które pokazujemy, wchodziły w relacje z tradycją sztuki pamiątkowej. Więc wszystko, co Państwo zobaczycie, jest swego rodzaju pomnikiem. Z jednej strony pracami, które czerpią z tej tradycji i jednocześnie pracami, które ją starają się przekroczyć, dodając im nowe możliwe formy sztuki pomnikowej i przede wszystkim, co jeszcze ważniejsze, nowe tematy. Tematy, które w sztuce pomnikowej najczęściej nie są poruszane, czyli szukamy tematów nieheroicznych, niehistorycznych, niekoniecznie związanych z wyjątkowymi postaciami, a raczej momentów codziennych, egzystencjalnych, takich, które dotyczą nie tylko jednostek wyjątkowych, ale wielu z nas, a w innych wypadkach wręcz wszystkich nas. I znajdujemy się pod pierwszym przystankiem tej naszej trasy. To jest praca Daniela Rycharskiego, który jest w Lublinie, jest chory i leży w tej chwili bez sił i Państwa pozdrawia. Praca, którą Daniel zrobił we współpracy z Szymonem Najborskim. Nazywa się Pomnik Chłopa i ta praca jest przede wszystkim o wiejskich korzeniach naszego społeczeństwa, o korzeniach, które niektórzy z nas żyjący w miastach starają się odciąć swojej pamięci, ale o korzeniach, przez które cały czas płyną soki, z którymi związane są również problemy. Ten pomnik, jak Państwo widzicie, jest mobilny, to jest pomnik nomadyczny, który podróżuje po Polsce i ze wsi wkracza do różnych miast, do ich centrów, przypominając o tym, że kiedy myślimy o nas, o Polakach, to nasza tożsamość zbiorowa jest przede wszystkim tożsamością wiejską. I jeszcze słowo, ten pomnik podróżując po kraju obrasta w nowe znaczenie, zmienia swoją funkcję. Był kiedyś platformą do wygłaszania przemówień politycznych. Był dziełem sztuki. Tu w Lublinie zapakował przed rozpoczęciem festiwalu w Muzeum Wsi Lubelskiej w Skansenie i tam został częściowo przemalowany przez aktywistów LGBT działających na wsi. Wiadomo, że bycie osobą odmiennej orientacji seksualnej jest dużo oczywiście w mieście niż na wsi. I na wsi osoby odmiennej orientacji społeczności LGBT często muszą używać kamuflażu. I dlatego ten pomnik symbolicznie został przemalowany we wzór wojskowego kamuflażu, który pozwala pozostać niewidocznym. A jednocześnie jest to praca na temat widoczności, tak? I widoczności naszej wiejskości. I w tym wypadku jeszcze jest to wzbogacone o to odniesienie do wiejskiego LGBT. Druga stacja naszej wyprawy znajduje się w miejscu, do którego teraz nie pójdziemy, dlatego że myśląc o pomnikach i jednocześnie o ich obecności w przestrzeni publicznej, zastanawialiśmy się też nad rozszerzeniami tej przestrzeni, nad tym, czym przestrzeń publiczna jest współcześnie. Ona oczywiście znajduje się przede wszystkim w takich miejscach jak to, na placach i na ulicach, ale przestrzenią publiczną jest również kino. Takie miejsce, w którym obcy sobie ludzie spotykają się razem, aby na ekranie oglądać odbicia swoich marzeń, projekcje własnej wyobraźni. I tą część przestrzeni publicznej dotyka jej dla nas Konrad Smoleński w projekcie 8 osób i 13 zadań. To jest projekt przeznaczony do kina i on jutro będzie wyświetlany w kinie Bajka. To jest 13 krótkich filmów, które pojawią się przed normalnymi seansami. Tutaj wewnątrz Centrum Kultury puszczamy dzisiaj zwiastun tego projektu. Natomiast praca Smoleńskiego jest rzeczą pomyślaną wyłącznie do kina. To jest pomnik, który musi się pojawić na dużym ekranie. I to wynika również z takiej refleksji, że w tej współczesnej strategii pomnikowej kino często się okazuje dużo ważniejsze od tych tradycyjnych sposobów upamiętniania, czyli
przedstawiania figury na postumencie. Skupiamy się na takich przedsięwzięciach jak film Wałęsa, film Katyn, albo planowane teraz produkcje kinematograficzne na temat żołnierzy wyklętych, czy wojny domowej w Polsce z drugiej połowy lat 40. I to są projekty, które w dużej mierze zastępują te tradycyjne pomniki. Dlatego kino również dla nas było tak ważną częścią całej operacji. Teraz zaprosiłbym Państwa do pójścia za mną i zatrzymamy się tam na dłużej, uprzedzę o tym od razu, dlatego że weźmiemy udział w tworzeniu pomnika na żywo. To będzie performance, który zajmie nam około 15 minut. Za chwilę go rozpoczniemy. Proszę Państwa, będziemy za chwilę świadkami stworzenia pomnika pod tytułem Only Time, tylko czas. Większość pomników, które znamy, opiera się na takim geście wyniesienia czegoś, co chcemy upamiętnić ponad poziom codzienności. Ten pomnik jest oparty na odwrotnej zasadzie, dlatego że jego zasadnicza część znajdzie się pod ziemią, w tym oto dole, do którego proszę nie wlecieć przed zakończeniem performance'u. Ten pomnik ma formę kapsuły czasu, do którego obecni tu artyści Steve Kuzner, Eric Bunger i Manuel Saiz. Poproszę o brawa. Artyści wybrali zestaw strategicznych, ważnych przedmiotów, które za chwilę umieszczą w tym pojemniku. Opowiedzą, co to za przedmioty i dlaczego je tam umieszczają. Pojemnik skonstruowany jest tak, aby mógł przetrwać setki lat, być może tysiące. Jest to wiadomość z teraźniejszości do przyszłości. Jednakże nasza przyszłość zdaje się kurczyć. Przyszłość jest niepewna. Przyszłość nie jest już tym, czym była kiedyś. I dlatego, ponieważ niepewność przyszłości zmusza nas do myślenia w coraz krótszych perspektywach, ta kapsuła czasu, ten pomnik wysłany w przyszłość, zostanie odkopany już za niecałe 4 tygodnie, 20 lipca. Z góry zapraszamy na uroczystą ceremonię odkopania tego pomnika 20 lipca. Najpierw jednak musimy go zakopać i zaczniemy teraz ceremonię. Mimo całej niepewności, wierząc w przyszłość, chciałbym rozpocząć zapełnianie kapsuły czasu, ofiarowując moją obrączkę ślubną i mając nadzieję, że w przyszłości ją odzyskam. Thank you, Stach Szablowski, for this contribution. We now have put this wedding ring in a stainless steel container for it to be absolutely protected. Dziękujemy Stachowi Szablowskiemu za ten wkład. Teraz włożymy tę obrączkę do pojemnika ze stali nierdzewnej. Będzie w niej bezpieczna. The second thing we want to put in this time capsule is an apology. Please be aware that this apology is handwritten using pure graphite on acid-free paper that will last for centuries underground. Translation. Drugą rzeczą, którą włożymy do tej kapsuły czasu, będą pisemne przeprosiny. Proszę zauważyć, że zostały one spisane odręcznie przy użyciu grafitu na papierze wolnym od kwasu, co pozwoli im przetrwać wieki pod ziemią. And I'm reading now. Firstly, we would like to apologize to Stach Szablowski, the curator of Open City 2016, as we have been so bold as to request his wedding ring for our capsule. We hope that this doesn't influence his marriage over the coming month. Translation. Po pierwsze, chcielibyśmy przeprosić Stacha Szablowskiego, kuratora festiwalu Otwarte Miasto 2016, że byliśmy na tyle zuchwali, by poprosić o jego obrączkę. Mamy nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na jego małżeństwo w ciągu nadchodzącego miesiąca. Secondly, we want to apologize to you, the people of this town, for us being so ignorant of the history and society of this great city. Had we been more responsible artists, we should of course have included some important
cultural artifacts from here. There should, at the very least, have been some drawings made by the children of Lublin. Translation. Po drugie, chcemy przeprosić Was, mieszkańców Lublina, za to, że wykazujemy się ignorancją w stosunku do historii i społeczeństwa tego wspaniałego miasta. Chcielibyśmy, gdybyśmy byli bardziej odpowiedzialnymi artystami, powinniśmy oczywiście umieścić tu kilka ważnych kulturowo artefaktów pochodzących stąd. Nie powinno przynajmniej zabraknąć rysunków wykonanych przez lubelskie dzieci. Lastly, we want to apologize to the people of the future. What a wonderful surprise it would have been for them to suddenly discover this time capsule one day, many thousands of years from now. Unfortunately, we will take it out of the ground already on the 20th of July this year. Maybe they, the people of the future, won't even know that it ever existed. Translation. Kończąc, chcielibyśmy przeprosić ludzi z przyszłości, jaką wspaniałą niespodzianką byłoby dla nich odnalezienie tej kapsuły czasu, kiedyś wiele tysięcy lat później. Wyjmiemy ją z ziemi już 20 lipca tego roku. Może ludzie z przyszłości nigdy się nie dowiedzą, że w ogóle istniała. This document is signed by Stephen Kuzner, Eric Bunge and Manuel Seif. My niżej podpisani. Eric Bunge, Stephen Kuzner, Manuel Seif. Here is a copy of today's Lubelski Kurier. If you turn to page 10, you will see that this newspaper is conscious of its own important role in this historic event. This is what it says. This newspaper is different from all other that you have ever held in your hand. Of course, every newspaper every day is different. But this newspaper of today will be buried in Lech Kaczyński Square, which is here where you are right now. Translation. Tutaj jest egzemplarz dzisiejszego kuriera lubelskiego. Jeśli przewrócimy na stronę 10, zobaczymy, że ta gazeta pełni ważną rolę w tym historycznym wydarzeniu. Oto co możemy przeczytać. Ta gazeta jest inna od wszystkich, które do tej pory miałeś w swoich rękach. Oczywiście każda gazeta każdego dnia różni się od siebie, ale akurat ta zostanie zakopana na placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie. Now we only have to apply Bookkeeper, a chemical spray which will remove all the acid from the paper before we put it into the capsule. Translation. Teraz zostało nam tylko użyć Bookkeepera, specjalnej chemicznej substancji, która usunie cały kwas z papieru, zanim zostanie złożony w kapsule. Today, the 23rd of June 2016, there is a referendum in Britain. They must decide whether they shall remain with us in the European Union or forever leave us behind. Should they leave, the EU might collapse and new wars might come to this land, which has witnessed so many. This would ruin our artwork. If something monumental happens while this time capsule lies buried in the ground, this time capsule will suddenly become an important monument to our times. We have... This must not happen. Dzisiaj, 23 czerwca 2016 roku, odbywa się referendum w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy muszą zdecydować, czy zostają z nami w Unii Europejskiej, czy ją opuszczają. Jeśli wyjdą, Unia może się rozpaść, a wraz z tym mogą nastać nowe wojny na ziemiach, które doświadczyły już ich tak wiele. To zniszczyłoby również nasz projekt. Jeśli stałoby się coś tak znaczącego, kiedy kapsuła czasu będzie zakopana w ziemi, byłoby to szczególnym znakiem naszych czasów. To nie może się wydarzyć. As a token of our desperate hope that Britain will remain with us, we have put a euro coin, a British pound and a swati together. Jako wyraz naszej rozpaczliwej nadziei, że Wielka Brytania pozostaje z nami, włożymy razem ze sobą euro, funta brytyjskiego i złotówkę. This object will be sent to the future as a reminder that we used such things to kill each other.
translation. Ten przedmiot zostanie wysłany w przyszłość jako świadectwo, że używaliśmy tego typu rzeczy, by zabijać się nawzajem. But on a more cheerful note, some music. Here is the score for the music that we just listened to, played by this wonderful brass band from Miłgiew. Will the people of the future be able to read these signs? Will they even listen to music? Well, we will find out in 1 month from now. This score has of course been printed on acid-free paper. Przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy, trochę muzyki. To jest zapis muzyki, którą właśnie usłyszeliśmy, zagranej przez wspaniałą orkiestrę Denton z Melbourne. Czy ludzie z przyszłości będą w stanie przejść te zapiski? Czy w ogóle będą słuchać muzyki? Cóż, dowiemy się już za miesiąc. Ta partytura została oczywiście wydrukowana na wolnym od kwasu papierze. Here is a pot of the finest Polish honey. Now, some poison. Tutaj mamy słoik jednego z najlepszych miodów z Lubelszczyzny. Dodajmy do niego trochę trucizny. Now that this honey is, yes, tempting, but also deadly, we have committed ourselves to remove this capsule from the ground on the 20th of July. Let's hope that no catastrophe will happen in the next weeks, and that at least some of us will be alive to take it out of the ground. The people of the future must be protected. Translation. Teraz, gdy miód jest kuszący i zarazem zabójczy, zobowiązaliśmy się do wyjęcia tej kapsuły z ziemi 20 lipca. Miejmy nadzieję, że nie wydarzy się w następnych tygodniach żadna katastrofa i że przynajmniej część z nas będzie jeszcze żyła, aby wyjąć ją z ziemi. Ludzie przyszłości muszą być chronieni. Here is something that is harmless to eat. If you, dear friends, are still alive in 1 month from now, we will share this candy with you when the capsule is taken out of the ground. It will be a sign of the bond that has been established between us through this ceremony. High content of sugar protects candy, and it has been wrapped in tin foil in order for it to last. Tutaj mamy coś, co można jeść bez obaw. Jeśli wy, drodzy przyjaciele, wciąż będziecie żyć za miesiąc od tego dnia, jesteście zaproszeni, by wrócić tu i razem z nami dzielić się słodyczami. To będzie znak więzi, która utworzyła się między nami w czasie tej ceremonii. Wysoka zawartość cukru konserwuje cukierki. Zostały także zawinięte w folię aluminiową, która dodatkowo je ochroni. Now, one makes a time capsule in order to communicate with the future. We would of course have liked to include something like this, to show the people of the future of how very good we have become at communicating with each other. But items such as these ones do not last over time. They are only good for communicating with the present, not with the future. Translation. Jedni robią kapsułę czasu, by skontaktować się z przyszłością. My oczywiście chcielibyśmy zrobić coś podobnego, by przekazać przyszłości. Jak dobrze staliśmy się w komunikowaniu między sobą. Jednak przedmioty takie jak ten nie przetrwają próby czasu. Są dobre tylko do komunikowania się z teraźniejszością, nie z przyszłością. So, this writing in chalk will obviously not last either, if erased. Like on a computer, symbols can be written and deleted on the same screen over and over. But unlike the computer, this slate will remain the same over centuries. And this chalk that we can erase so easily will last forever if left untouched. Translation. Ten tekst napisany kredą także nie przetrwa, jeśli go zetrzemy. Tak jak na komputerze, symbole mogą być spisane i kasowane na tym samym ekranie w nieskończoność. Jednak inaczej niż na komputerze, ta tabliczka przetrwa niezmieniona przez wieki, nawet z tak łatwo ścieranym napisem, jeśli tylko pozostanie nietknięta. Here is a photo of me, Stephen, with Manuel and Eric. This
might look old, but it was taken only yesterday here in Lublin, outside of this wonderful traditional Polish restaurant, Kata Swojsko Strawa. Black and white photographs do not fade away like color photographs do. Tutaj mamy zdjęcie, na którym jestem ja, Steven, razem z Manuelem i Erikiem. Może wyglądać staro, ale zostało zrobione zaledwie wczoraj, tu w Lublinie, przed wspaniałą, tradycyjną polską restauracją Chata Swojsko Strawa. Biało-czarne fotografie nie wyblakną jak te kolorowe. This time capsule and this ceremony that we are all a part of has been registered with the International Time Capsule Society. They keep track of all the time capsules buried around the world, from New York to Ulaanbaatar. Here, printed on acid-free paper, is the proof that this capsule now can count itself among the members of this distinguished society. Translation. Ta kapsuła i ta ceremonia, której wszyscy jesteśmy częścią, została zarejestrowana w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kapsuł Czasu. Jego zadaniem jest śledzenie wszystkich kapsuł czasu zachowywanych na całym świecie, od Nowego Jorku aż po Ulaanbaatar. Oto wydrukowany na wolnym od kwasu papierze dowód na to, że kapsuła należy do tego zaszczytnego grona. Przyszedł moment, by ostatecznie rozstać się z tą oto kapsułą czasu i pogrzebać ją w ziemi. Now the time has come to finally seal off this capsule and bury it in the ground. Translation. Zanim jednak wyślemy ją w przyszłość, musimy usunąć z tej kapsuły cały tlen, by wszystkie te przedmioty, które przed chwilą widzieliście, nie uległy zniszczeniu poprzez utlenienie. Dzięki temu będą mogły przeleżeć wieki pod ziemią. Zamierzamy wpuścić do kapsuły obojętny gaz. Ten gaz, argon, jest cięższy od powietrza i natychmiastowo wypchnie cały tlen ze środka kapsuły. But before we send this off to the future, we must remove all the oxygen from this capsule so that these items that you have just seen will not deteriorate, so that they won't oxidize, so that they will last for centuries underground. Zanim jednak wyślemy ją w przyszłość, musimy usunąć z kapsuły cały tlen, by wszystkie te przedmioty, które przed chwilą widzieliście, nie uległy zniszczeniu poprzez utlenienie. Dzięki temu będą mogły przeżyć wieki pod ziemią. We're going to add an inert gas. This gas, argon, is heavier than air and it will immediately force all the oxygen out of the capsule. Zamierzamy wpuścić do kapsuły obojętny gaz. Ten gaz, argon, jest cięższy od powietrza i natychmiastowo wypchnie cały ten tlen ze środka kapsuły. Także zostawmy Stevena, Erika i Manuela z chłopakami. Niech zakopują kapsułę czasu, a my udajmy się do hotelu Victoria na rogu Markowicza Piłsudskiego. Tam jest nasz kolejny przystanek. Bardzo proszę za mną.
To jest miejsce, w którym rezydują wszyscy artyści biorący udział w otwartym mieście, ja też. To jest także hotel, który, jak Państwo widzą, posiada takie piękne, klasycznie hotelowe lobby. I nowa leta czysto pracujący na pograniczu świata realnego i wirtualnego i tworzący przede wszystkim prace, które nie istnieją fizycznie, ale które są obiektami zbudowanymi cyfrowo, obiektami teoretycznymi, postanowił stworzyć pomnik umieszczony w tej właśnie przestrzeni, w której pomników zwykle się nie stawia, czyli przestrzeni hotelowego lobby. To jest taka specyficzna wersja przestrzeni publicznej, w której tak podobnie jak w kinie spotykają się obce sobie osoby połączone przypadkiem, czasem, miejscem, ludzie, którzy w hotelu tymczasowo tworzą namiastkę prywatności w pokojach hotelowych i namiastkę przestrzeni publicznej w hotelowym lobby. I to jest ta forma, która jest płynna, która jest cały czas zmienna. Społeczność, która nie ma stałego kształtu, która cały czas się zmienia w rytmie tego, jak ludzie przybywają i odjeżdżają sobie. I powiem jeszcze, że, bo teraz maszerowaliśmy przez chwilę, że mamy jeszcze, musimy wykonać jeszcze dwa tego rodzaju większe skoki, a potem wejdziemy w taką strefę, w której praca się zagęszcza. Także teraz wyruszymy w stronę Alei Gacławickich, aby zobaczyć pracę Wojciecha Mąkowskiego. Wspominałem na początku naszej wyprawy, że ten zestaw pomników, które postanowiliśmy dodać do systemu monumentów istniejących już w Lublinie, w dużej części jest poświęcony tematom nieheroicznym i ahistorycznym. Za to tematom, które odgrywają ważną rolę w codzienności wielu z nas, zwykłych ludzi. I ten pomnik dobrze ilustruje ten zamysł. On jest poświęcony godzinie czwartej, chodzi o czwartą nad ranem. To jest godzina, która według badań jest takim momentem ludzkiej słabości. Zarówno w sensie fizycznym, kiedy jest najniższa temperatura ciała, spada odporność, jak i jest momentem, kiedy słabnie duch. Stąd w tej godzinie statystycznie zdarza się najwięcej samobójstw. I ponieważ artysta jest tuż obok, oddam mu głos, aby powiedział, dlaczego postanowił upamiętnić godzinę czwartą. Dobry wieczór, jestem Bąkowski. To jest pomnik godziny czwartej. Już Stach bardzo dużo zrobił za mnie, opisując fenomen godziny czwartej, rozpoznany przez naukę i medycynę sądową bardzo dobrze. Ja postanowiłem poświęcić tej godzinie pomnik, kiedy dowiedziałem się, że jest możliwość wykonania pomnika. Po pierwsze, bardzo bawiła mnie sprawa oddania rzeczy tak abstrakcyjnej, jak moment w czasie, przy pomocy betonu i w ogóle ciężkich materiałów. Po drugie, inspirowany wizytą w katedrze w Kolonii, zapragnąłem wykonać jakieś dzieło, w którym przedstawienie będzie bardzo złożone, gęste od symboliki itd., itd. Stach pojawił się w dobrym momencie, kiedy właśnie byłem zainspirowany tymi grobowcami królów, które są w tej katedrze. Tam na katafalkach spoczywają postacie, których nogi są podparte przez jakieś zwierzęta. Same katafalki wyobrażają zamki albo inne obiekty. I rozczytując tego rodzaju narrację, ja bardzo zapragnąłem być właśnie takim artystą i na chwilę znielubiłem nawet sztukę współczesną. Przesadzam teraz oczywiście, ale cieszę się, że właśnie w takim momencie mogłem zrobić pracę taką jak ta. Oprócz tych przedstawień średniowiecznych i romańskich inspirowałem się klatkami dla nutrii, pośród których się wychowałem i przedstawiłem w całej tej formie bardzo wiele elementów, które kojarzą mi się jakoś ze stresem
który pojawia się u mnie o godzinie 4 przy bezsenności na przykład, ale niekoniecznie, bo czasem ten problem godziny 4 pojawiał się u mnie, kiedy kładłem się spać za późno, a właściwie już wcześniej, bo otwierałem nowy dzień jeszcze się nie położywszy. Na pomniku znajdują się następujące przedstawienia. Jest parowozownia lub zajezdnia tramwajowa. To dlatego, że o godzinie 4 budzą się w każdym mieście, w którym są tramwaje. Ich dźwięk, który w Poznaniu jest bardzo charakterystyczny, bo tramwaje zakręcają na wąskich ulicach, więc słychać pisk, zawsze uświadamiał mnie, o ile nie spojrzałem na zegarek, że właśnie nadeszła ta godzina, a ja zbyt długo już nie śpię. Umieściłem na tym pomniku też piktogramy z mojego telefonu, ze starej Nokii, której wciąż używam. To dość oczywiste, chciałem pokazać problem czasu i tego uwięzienia w obowiązkach. Piktogram dzwonu, wyczerpującej się baterii, menu i godziny 4 zwyczajnie wyobraża mój stres związany z następnym dniem. Moja odcięta głowa, która próbuje spać na brzegu tego łóżka, który jednocześnie jest i dachem, i nagrobkiem. Ta odcięta głowa pojawia się w moich pracach właściwie od samego początku mojej kariery, jest jakimś elementem mojej prywatnej symboliki. Gdybym zaczął o tym teraz mówić, to nasze spotkanie skończyłoby się zbyt późno. Komin z kolei jakoś wiąże się z masowymi morderstwami oraz z problemem utrzymania się, czyli ogrzania mieszkania. Te problemy finansowe często męczą mnie do tego stopnia, że nie mogę zasnąć. To pojawia się kolejny związek z tą czwartą raną. Mógłbym długo opowiadać o tym wszystkim. A warto jeszcze wspomnieć o miejscu dla kotka, które zrobiłem po drugiej stronie pomnika. Dla tych osób, które stoją naprzeciwko mnie, jest to widoczne. Tam jest na razie klasyczne opakowanie od Delmy, charakterystyczne dla miejsc, w których karmi się bezdomne koty, ale wkrótce przy współpracy firmy Innsbut z pewnością uda mi się odlać żeliwny talerzyk, który będzie w tym miejscu. To z kolei odnosi się do problemu opieki i poczucia odpowiedzialności za kogoś. To kolejny problem, który pojawia się w majakach sennych. Często śni mi się jakieś stworzenie albo malutki człowiek zamknięty w szufladzie, o którym zapomniałem i nie karmię go od dawna. Te wszystkie rzeczy postanowiłem upiąć w taki akurat bukiet, w taki gęsty zespół przedstawień i to właściwie wszystko, co mogę o tym pomniku powiedzieć. Mógłbym gadać jeszcze 2 godziny, ale to chyba wystarczy, bo pozamykam Państwu drogi do innych interpretacji. Bardzo dziękuję, żeście przyszli. Dziękuję bardzo Stachowi, dziękuję Rozdrożom za umożliwienie tej sprawy, a bardzo szczególnie chcę podziękować ekipie firmy Innsbut, która wykazała się takim duchem i otwartością i dobrą wolą, z jakim naprawdę spotykam się bardzo rzadko. Dziękuję. Tak, rzeczywiście wielkie podziękowania dla wykonawców, którzy pracowali dziś bardzo ofiarnie przy tej pracy. My natomiast ruszamy w dalszą drogę, tym razem na ulicę 3 Maja w dół. Teraz myślę, ja będę się wolno, trzymajmy się blisko, żeby trafić do tego miejsca. Idziemy do komisji samochodowego na 3 Maja, także będę prowadzić naszą małą procesję. Bardzo dziękujemy za wytrwałość w marszu. Dzięki tej wytrwałości dotarliśmy do naszej kolejnej stacji, do pracy Piotra Grabowskiego, który stoi obok mnie. Praca nazywa się Ketu. Zaraz oddam Piotrowi głos, żeby powiedział o niej kilka słów. Jesteśmy, jak Państwo widzą, tym razem nie na jednej z ulic Śródmieścia, tylko w komisie samochodowym, w miejscu, w którym trwa handel, w którym to, co raz kupione, sprzedawane jest po raz kolejny.
Ten kontekst komisji samochodowego jest o tyle istotny, że ta praca, to tu jest między innymi, mieści dużo znaczeń, ale między innymi jest rodzajem pomnika ducha przedsiębiorczości, który nawiedza, żeby nie powiedzieć, opętuje nas jako uczestników społeczeństwa konsumpcyjnego. A co to znaczy Ketu? Opowie Piotr, który, jak niektórzy z Państwa widzieli, właśnie zjechał z podnośnika i pracował nad tą instalacją do ostatniej chwili. Ona i tak jest jeszcze w procesie, dlatego że kolejnym elementem, który tutaj jutro się pojawi, jest taki reklamowy wyświetlacz LED z pewnym tekstem. Ten tekst, myślę, że Piotr, też możesz przywołać. Dzień dobry, dziękuję, że przyszliście i dziękuję, że tak długo Wam to zeszło, tutaj mogę skończyć. Ten duch przedsiębiorczości u mnie jakoś kojarzy się z upokorzeniem, dlatego tytuł tej pracy, Ketu, zaczerpnąłem z takiego azjatyckiego rytuału, który polega na klękaniu i trzykrotnym uderzaniu głową w ziemię. To jest emotikon właściwie przedstawiający ten rytuał, który składa się z trzech liter ORZ. Można sobie łatwo wyobrazić, że O to główka, R rączki i Z to nogi w uklęknięciu. Ten rytuał zwykle był czyniony przed jakimiś możnymi tego świata, cesarzem, który w przypadku cesarza był ten rytuał trzykrotnie powtarzany. Ja go przywołuję częściowo przez zaczerpnąłem go z internetu, więc to jest ta wirtualność też dla mnie istotna, ale wykorzystuję do jego budowy trawersy aluminiowe, które zwykle kojarzą nam się takimi sytuacjami targowymi czy koncertowymi. Ja to sobie nazywam, że to jest jakiś triumf kapitału w ten sposób przedstawiony. Za ORS są piramidy, z których jedna właściwie wybucha i wylewa się z niej właściwie wulkaniczna magma. Dla mnie też, dlatego to jest tak skomplikowane, że to upokorzenie wydaje mi się kapitałem, że tak powiem, doprowadza w pewnym momencie do wybuchu i ja go sobie w ten sposób tutaj właśnie przedstawiłem, gdzie cała ta mozolna praca tysięcy ludzi przez tysiące lat zostaje zburzona przez wybuch jakiegoś realnego chaosu, przemocy. A wyświetlacz miał przedstawiać napis "We are all speculators", czyli wszyscy jesteśmy spekulantami, co oczywiście jest takim pewnym oskarżeniem, czy przyznaniem się, czy oderwaniem, obdarciem z dobrego samopoczucia, że tak naprawdę to my wszyscy uczestniczymy w tym rytuale i w tym obiegu kapitalistycznym i nikt tutaj nie jest bez winy. Ja jeszcze dodam, że ostatnią częścią tej pracy jest częściowo zatarty napis w tamtej części tego muru oporowego. Rzemieślnik i sonata, czyli takie kontekstualne logo całej tej sytuacji. Rzemieślnik to nazwa spółdzielni, która wznosi się u szczytu tego wzgórza. A Sonata to poetycka nazwa komisji samochodowego, w którym się znajdujemy. I te dwa pojęcia, rzemiosło odnoszące się do takiego tradycyjnego etosu pracy i z drugiej strony pewna poezja, która pojawia się nieuchronnie w momencie, kiedy kapitał wchodzi do gry, staje się emblematem tej całej sytuacji, którą Piotr tutaj skonstruował. Nasza kolejna stacja, praca Urszuli Pieregończuk i Mariusza Lidla, którzy stoją obok mnie. Praca, która jest w procesie. Dzisiaj, mniej więcej w tym momencie, kiedy my zaczynaliśmy ceremonię jako Centrum Kultury, Urszula i Mariusz schodzili z podnośnika, będą pracowali
pracowali nad tą pracą przez najbliższe dni. I jak już Państwo możecie dostrzec z tego nie do końca jeszcze wypełnionego zarysu, powstaje tu pomnik izmów, czyli tych pojęć ideologicznych, które chcemy tego czy nie, organizują nasze życie, a co więcej, naszą świadomość. I poprosiłbym Was, żebyście opowiedzieli, co dalej będzie się działo na tym muralu. Dzień dobry, dziękuję za przybycie. I pokrótce, brakuje tutaj centralnego elementu w środku, tutaj dokładnie pomiędzy tym tłumem, gdzieś powyżej wielkiego obeliskowego przedstawienia izmu, który jest w dosyć dużym kontraście i jakby dopiero zorganizuje cały ten mural. Od siebie mogę dodać tylko to jeszcze, że chcielibyśmy, żeby ten projekt dotykał takich kwestii właśnie ideologii, które działają trochę na zasadzie wirusów, które lęgną się w naszych głowach i przymuszają nas często do różnych dziwnych zachowań, które nie do końca są zgodne z nami. No i myślę, że to tyle. Nie będę się rozwodził, bo wszyscy są zmęczeni, więc zapraszamy za kilka dni, żeby zobaczyć wszystko i mam nadzieję, że znaczy to już się sporo pojawi, tak? No to tyle. Dzięki. Jesteśmy w miejscu, z którego za jednym zamachem możemy zobaczyć dwie prace. Pierwsza jest autorstwa Michała Frydrycha, który stoi obok mnie i trzyma ten mały kukurużnik. Praca znajduje się na pedecie. To Teneon. Praca jest zatytułowana Przypadek nie sądzę, z podtytułem Pomnik zasady rzeczywistości. I jaka to zasada, myślę, że najelokwentniej opowie Michał. Zamiast. Pomnik, który widzimy z tyłu, czy w zasadzie jakaś taka idea pomnika, jak to Stach trafnie ujął pomnik zasady rzeczywistości, mówi o takim przejmującym aspekcie życia, kiedy znajdujemy się sam na sam z przedmiotami i ogólnie rzecz biorąc zdarzeniami, nad którymi wydaje nam się, że panujemy, i one nas wtedy dopadają. Wtedy nagle się okazuje, że wcale tak nie ma dobrze, że możemy gdzieś się zamknąć i w spokoju trwać, tylko rzeczy ożywają, rzeczy postanawiają żyć swoim życiem, rzeczy w końcu ostatecznie wyślizgują nam się z rąk i kontynuują jak gdyby swoją podróż kierowaną w takim własnym widzimisię. Tutaj tę podróż kontynuuje taka jedna z najbardziej przykrych rzeczy, jaka może się spotkać, czyli kiedy kanapka z masłem bądź kanapka z dżemem wyślizguje nam się z dłoni i ląduje i leci. I jest jeszcze ten moment zastanowienia, czy może jednak wyląduje tą dobrą stroną do góry. Jednak nie, zazwyczaj ląduje tą stroną, która powoduje, że nie nadaje się ona już do niczego. I dzieje się to nieproporcjonalnie często. Na tyle często, że czasami przychodzi takie zastanowienie, czy to jest przypadek. No ja nie sądzę. I oczywiście ten neon jest pracą, która najbardziej spełnia się podczas oglądania nocnego. Także jeżeli będziecie mogli przejść tędy, a pewnie i tak będziecie tędy przechodzić w porze wieczornej, to rzućcie okiem na pracę Michała jeszcze raz, kiedy zupełnie się ściemni i nadejdzie godzina neon. Praca, która ma formę gilotyny, nazywa się translator, czyli tłumacz. I co tu dużo mówić, no, jest to praca, tak Grzegorz to przedstawia,
będące pomnikiem narzędzia, które tłumaczy każdy konflikt społeczny w najprostszy możliwy sposób. Jest poświęcona tym wszystkim, którzy ścinają głowy za sprawę i których głowy za sprawy są ścinane. Dotarliśmy do kolejnej pracy, do gości Nerona, stojącej obok mnie Karoliny Brzyzan. Ta praca jest takim prostym układem, który pozwala na transfer pieniędzy. Ten transfer dokonuje się z tej pierwszej geometrycznej formy, z tej formy do tej formy, czyli z pierwszej do drugiej. Pieniądze są w bilonie, pieniądze pochodzą z Karoliny, a zostały zarobione przy projektowaniu pracy dla festiwalu. I to jest rodzaj pomnika, który już jest i będzie rzeźbiony przez mieszkańców miasta i również przez nas wszystkich, którzy się tu zebraliśmy. Dlatego, że mechanika tej pracy polega na tym, że z tej pierwszej formy, ciągnąc za wajchę, można wyciągnąć pieniądze. Jedno pociągnięcie to jedna złotówka, która wypada. Jeżeli wrzucimy ją do tej drugiej formy, to te pieniądze zasilą fundusz, który posłuży do zakupu żywności dla uchodźców, których fala zalewa obecnie Europę. Ale dostęp do pieniędzy jest swobodny i decyzja również jest swobodna. Można wrzucić je do drugiej skarbonki i pomóc uchodźcom, albo zatrzymać pieniądze dla siebie, jeżeli ktoś uzna, że potrzebuje ich lub pragnie bardziej niż uchodźcy. Oddaję głos Karolinie. Dzień dobry. Ja spróbuję wytłumaczyć tytuł pracy i posłużę się cytatem z pisarza, który ostatnio wydał bardzo fajny. Czy możemy potrzymać mikrofon? Czy to jest możliwe? O, bardzo ciepło. Pisarza, który, Martina Kaparosa, który wydał ostatnio bardzo ciekawą książkę, która się nazywa Głód. I on cytuje w niej Saint-Anka, który również parafrazuje Tacyta. Tacyt zaś pisze o Neronie i pożarze Rzymu. Był historykiem bezstronnym, nienawidził Nerona, ale nie obwiniał go o wzniecenie pożaru. Twierdził, że Neron tego nie zrobił, że bardzo się troszczył o lud. Musiał mu dostarczyć rozrywki i dlatego urządził największe święto starożytności. Jak opowiada piękną prozą Tacyt, cesarz otworzył swoje ogrody na przyjęcia. Każdy, kto był kimś, przybył na ucztę. Senatorowie, arystokracja, kronikarze przekazujący plotki towarzyskie, cały wielki świat. Neron miał jednak kłopot. Nie wiedział, jak oświetlić ogromną przestrzeń, rozległe ogrody. Przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Kazał sprowadzić przestępców i spalić ich, żeby zapewnić światło. Zostali skazani na śmierć w płomieniach, aby zapewnić nocne światło, pisze Tacyt. Dla mnie interesujący w tym wszystkim nigdy nie był Neron, tylko jego gościa. Kim byli zaproszeni przez Nerona ludzie? Jaką trzeba było mieć mentalność, żeby brać do ust kolejną figę, podczas gdy obok płonęli żywcem ludzie dla zapewnienia dobrego światła? Co trzeba było myśleć, żeby wkładać na język winogrona, gdy tymczasem obok płomienie pożerały kogoś po to, abyś miał jaśniej? Była to śmietanka społeczeństwa. Poeci, śpiewacy, muzycy, artyści, historycy, inteligencja. Ilu z nich zaprotestowało? Ilu podniosło rękę, żeby powiedzieć: tak być nie może, nie powinno się tak robić, tak dalej nie można? Według tego, co opowiada Tacyt, nikt nie zaprotestował. Maszerujemy pod ratusz, aby zobaczyć kolejną pracę. Nasz kolejny przystanek, praca Wowy Worotniowa, który stoi obok mnie, tradycyjnie trzymając głośnik. Praca pod tytułem Warning, czyli ostrzeżenie. Mówiliśmy o pomnikach, niektóre z nich upamiętniają przeszłe wojny. Ten skromny pomnik poświęcony jest tym, które mogą nadejść, tym, które się toczą, tym, które są teraźniejszością innych, a za chwilę mogą stać się naszą niedaleką przyszłością. I chciałem poprosić Wowę o parę słów. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za to, że w ogóle to taka uwaga. I pardon my French, spróbuję to powiedzieć po polsku.
Więc ta praca jest bardzo taka minimalistyczna, prosta, odwołuje do takich znaków wojny, które są takie oczywiste bardzo. To jest właśnie taki kamuflaż, a także ludzie z amputowanymi jakimiś nogami i tak dalej. To wszystko te znaki są, były w Ukrainie już widoczne jeszcze z lat 80., kiedy Związek Radziecki brał, miał taką kampanię w Afganistanie, więc jakby z jednej strony ukraińskie społeczeństwo jest do tego przyzwyczajone, bo cały czas widać coś takiego było na ulicach, na jakieś święta publiczne, albo w ogóle te jakieś weterany Afganistanu byli jakimiś żebrakami na ulicach. Ale to wszystko zaczęło, raptem jakoś reaktualizowało się w ostatnie lata, kiedy właśnie wybuchła nowa wojna na wschodzie. I właśnie to wszystko, te symbole takie proste, stali bardziej takie oczywiste i w Ukrainie. Właśnie dlaczego też w kontekście pamięci nazwa Warning odwołuje do tego, że w kontekście pamięci Warning to jest jakby ostrzeżenie przyszłości, ale także bazuje się na jakiejś informacji, na jakimś doświadczeniu z przeszłości. Tutaj mylę przeszłość i przyszłość, to się jest past, to się jest future. I właśnie to wszystko w ogóle ma sens jako pomnik teraz, tutaj i teraz, jak coś jak właśnie ostrzeżenie. I więc co ono robi tutaj w Polsce też jest pytanie, w Lublinie. Chodzi o to, że wojna wybucha kiedyś właśnie i w Ukrainie też myślono, że wojna to już może być gdzieś daleko, tam w Afganistanie albo gdziekolwiek, ale raptem ona przychodzi do każdego w domu. I więc ostrzeżenie, warning, to jest tak też message w tym, że ta wojna może przyjść i nikt od tego nie jest secure tutaj, nie jest zabezpieczony. Więc tak, dziękuję. No ja zapraszam do Bramy Krakowskiej. W Bramie Krakowskiej pojawiło się widmo Karola Marksa. To jest oczywiście Krzysztof Bednarski, artysta, który z wizerunkiem, z tym odlewem głowy Karola Marksa pracuje dosłownie od początku swojej kariery. Ten wizerunek pojawił się po raz pierwszy w jego dyplomie w portrecie totalnym Karola Marksa w 1978 roku. W tamtym czasie zarówno filozofia, jak i sam wizerunek Karola Marksa był zawłaszczony przez system komunistyczny i sam ten emblemat był częścią systemu tamtej propagandy, a praca Bednarskiego wtedy była odczytywana jako polemiczna wobec tegoż reżimu. Bednarski nie przestał jednak pracować z tym wizerunkiem i głowa Karola Marksa stała się rodzajem naczynia, do którego można wlewać coraz to nowe znaczenie. A te znaczenia warunkowane są kontekstem i oto jesteśmy kilkadziesiąt lat później i kontekst rzeczywiście się zmienił, dlatego że w naszej obecnej rzeczywistości nie trudno pomyśleć, że filozofia Karola Marksa mogłaby nam się przydać do opisu realiów, w jakich funkcjonujemy. Paradoksalnie jednak właśnie dziś, kiedy filozofia ta mogłaby być przydatna, wizerunek Marksa zniknął zupełnie z naszej przestrzeni publicznej, podobnie jak zniknął z przestrzeni publicznej innych krajów postkomunistycznych, z których usunięto wszelkie emblematy związane z socjalizmem. I Bednarski tymczasowo przywraca ten obraz filozofa jako rodzaj góry. Praca jest zatytułowana Srebrzysty obłok. To jest pojęcie meteorologiczne, dotyczy takiego fenomenu chmur, które świecą po zachodzie słońca albo świecą tuż przed wschodem słońca. Są chmury widoczne, umieszczone bardzo wysoko w stratosferze. Kiedyś ten fenomen był obserwowany głównie w rejonach podbiegunowych, ale ze względu na zmiany klimatu coraz częściej widuje się go również w strefie umiarkowanej, ostatnio także w Europie. Więc Bednarski opowiada tutaj o zmianie klimatu, nie tylko pogodowego, ale również ideologicznego i buduje taki specyficzny pomnik, w którym
Jak widzicie Państwo, ten wizerunek Marksa nie jest osadzony na postumencie. Lewituje. Jest chmurą, jest widmem, jest także mutacją. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj z jednego Marksa wyrasta następny, wewnątrz głów są inne głowy i ten Marks jest również ofiarą pewnego ideologicznego efektu podpowiednego, tak? w którym ideologia pączkuje i mutuje w sposób dla nas w tej chwili nieprzewidywalny, jeśli chodzi o skutek i punkt dojścia. Z tego punktu wyjścia, w którym teraz jesteśmy. Jesteśmy przed pracą Moniki Zawadzki, przed pralką i lodówką. I tytuł wyjaśnia wiele, bo jest to pomnik pralki i lodówki, dwóch prostopadłościanów, dwóch monumentalnych form, które prawie każdy z nas, a może i każdy, posiada w domu. To są szczególne prostopadłościany, dlatego że składamy im ofiary, wkładamy rzeczy do środka. I do pralki, i do lodówki. Jeśli chodzi o pralkę, liczymy na akt oczyszczenia. A jeśli chodzi o lodówkę, to próbujemy spowolnić czas i bronić się przed rozkładem. Dwie egzystencjalne operacje zamykające się w prostopadłościanach. I nie wiem, czy te prace wymagają dużo więcej opowiadania. Zauważenie było takie, żeby były proste. Chciałam podziękować, że Państwo przyszli tutaj do nas. No i jedyne, co chciałam dodać, to po pierwsze, że praca jest dedykowana mojemu tacie, bo jest dzień ojca. A druga, że chciałam podziękować wszystkim za zaproszenie do Lublina. Mam nadzieję, że rzeźba będzie takim symbolem dobrobytu tego sympatycznego miasta. No i tutaj wszystkim, Ani, Marcinowi i całej ekipie, która robiła rzeźbę. Także to jest tylko tyle. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, wykonując operację na języku sztuki pomnikowej, chcieliśmy skorzystać z okazji do uzupełnienia jednego z wielu wątków nieobecnych w tej głównej monumentalnej narracji w większości miast, czyli wprowadzić w przestrzeń publiczną antybohatera. Tu on się materializuje pod postacią Sępa, czyli tego, który chce skorzystać na cudzym nieszczęściu, tego, który obserwuje społeczeństwo, wypatrując tych, którzy nie mają sił, którzy się słaniają i którzy mają paść łatwym łupem. To nie jest wzór do naśladowania, co nie zmienia faktu, że postawa ta jest rozpowszechniona i pewnie trudno byłoby uczciwie przyznać każdemu z nas, że nigdy tej postawy nie zamanifestował. Do tego Sęp w wykonaniu Jerzego Kosałki, stojącego tutaj pod murem, jest ptakiem, który kala własne gniazdo, co widać. Oddaję głos Jerzemu. Dzień dobry, witam wszystkich. Serdecznie. Stachu pięknie opowiedział o mojej pracy. Ja może powiem tylko tyle, że właściwie początkowo to ten Sęp miał inną lokalizację, był przeznaczony do parku Lecha Kaczyńskiego. Od początku wzbudzało to kontrowersje też w środowisku. No i w związku z oczywistymi okolicznościami nastąpiła zmiana projektu. Tak, dobra zmiana. Jakkolwiek tutaj Sęp też się świetnie czuje, uważam. Znalazł swoje dobre miejsce. Stachu pięknie mówił o tej pracy. Ja jako artysta czuję się upoważniony do powiedzenia inaczej. Jest to opowieść po prostu o tym, o sraniu we własne gniazdo. Sraniu we własne gniazdo, podkreślam to, bo wydaje mi się, że jest to temat bardzo nie tyle aktualny, co dramatyczny. No to chyba tyle. Aha, jeżeli chodzi o społeczne stosowanie sztuk, to mam taką anegdotę, że gdy kończyłem tą pracę, to przyszedł tu jeden z mieszkańców i gdy się dowiedział, że to jest właściwie rzeźba, to mi podziękował, bo się okazuje, że od momentu pojawienia się Sępa
nie dopuszczają mu gołębie. Jeżeli, jeżeli chodzi o drugą funkcję, to jest to po prostu odstraszacz gołębi. Proszę Państwa, jak się rzekło, przedostatni, ale ważny przystanek, praca Kuby Bąkowskiego, który stoi obok mnie. Pomnik, którego bohaterem, domyślę, jest, a przynajmniej pierwowzorem tego bohatera, który się tu pojawia, jest fikcyjna postać, Władimir Harkonnen, jeden z bohaterów, czarny charakter z Dune'y Franka Herberta. Jeden z graczy, który w powieści stara się dobrać do bezcennych zasobów naturalnych na planecie Arrakis, jest postacią fizjologicznie niesłychanie bujną, pełną waporów, różnych płynów i gazów. Słynie też ze swojego perwersyjnego okrucieństwa i podejrzanych upodobań seksualnych. Ten praca Kuby nazywa się Władimir i jest pokłosiem takich Kuby postindustrialnych peregrynacji. Korpus Władimira pochodzi z Lublina. Głowa jest przywieziona z Warszawy, prawda? I myślę, że o tej anatomii Władimira i o jego osobowości opowie dalej Kuba. Dzień dobry. Tak, Władimir Harkonnen, czyli Frank Herbert i jego Dune, ważna powieść science fiction w historii, w literaturze XX wieku. Harkonnen pojawia się tutaj w dosyć zmienionej postaci, inkarnuje się właśnie tutaj na przestrzeni Placu Rybnego. I tak naprawdę jest to praca, która trochę jest przeznaczona dla takich nieortodoksyjnych czytelników tej właśnie powieści. Tak, jest pełen zła, zatem wybrałem dla niego na złomowisku pod Lublinem, wybrałem zbiornik, który służył do przepompowywania nieczystości, natomiast głowa jest zrobiona z układu wydechowego, czy z końcówki układu wydechowego amerykańskiej kolei spalinowej. Lądownik, rzeźba, obiekt. Tyle właściwie na ten temat. I rzecz zatrzymana na pewnym etapie przeznaczona do dalszego rozwoju. Zatem trochę funkcjonuje jako render, jako projekt, jako prototyp. Dziękuję. Praca Michała Frydrycha, już go znacie, społeczeństwo, chyba dobra puenta tego spaceru. Pomnik społeczeństwa wystawiony przez artystę. Zauważcie, że odwracamy tutaj naturalny porządek rzeczy, to zwykle społeczeństwo wystawia artystom pomniki. Michał pozwolił sobie zrobić odwrotnie i przy okazji ten najprostszy możliwy pomnik społeczeństwa, składający się z samego pojęcia społeczeństwa, oblać smołą i wytarzać w pierzu. To jest taka tradycyjna kara, którą dawniej stosowano, szczególnie chętnie wobec szarlatanów i uwodzicieli. Pewnie przylegałyby te kategorie szarlatana i uwodziciela do artysty, ale w perspektywie tej pracy społeczeństwo również nie jest bez winy i chyba trudno by się z tym spierać. Michał, oddaję Ci głos. Tak, społeczeństwo jest pracą, która powstała już jakiś czas temu i tutaj nastąpił taki jego transport po dwóch latach od powstania. Razem ze Stachem zdecydowaliśmy, że ta praca może dość dobrze zagrać w przestrzeni miejskiej jako jakiś rodzaj takiego mrocznego lustra, w które się patrzy i się nie dowierza. Jest to faktycznie pomnik wystawiony społeczeństwu i pomnik też wystawiony takiej bardzo, bardzo konkretnej funkcji społeczeństwa, jaką jest osądzanie i wartościowanie. Społeczeństwo ma
jako zbiorowość ma tą automatyczną przewagę nad jednostką, że jest go po prostu nieprzyzwoicie więcej. I stąd też nieprzyzwoicie łatwiej jest mu wydawać sądy na temat tego, co te jednostki, które tworzą społeczeństwo, sobie lub innym robią. I tutaj postanowiłem odwrócić tę rolę i tak jak w takim dobrym westernie wcielić się w rolę tego dobrego szeryfa, który na koniec filmu wymierza jakiś rodzaj kary, która jest edukacyjna, ponieważ jest to kara, z której można się otrząsnąć. Stąd też społeczeństwo zostało wytarzane w smole i pierzu.